Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 84. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, uśmiechnięty na twarzy Mariusz Borkowski, wasz wierny samuraj, który kłania się w pas. Tym razem się kłania. To jest pas. Kłaniam się po tych kilku odcinkach w końcu się kłaniam, tak więc witajcie drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, widzowie. No i dziękujemy, że nadal chcecie oglądać nasze uśmiechnięte. U Pawła to tak różnie. Nie, u mnie nie ma powodu do uśmiechu. Wiosny nie ma. Ten odcinek pewnie się pojawi, to już będzie. To już będzie słońce, ale teraz jak nagrywamy, to jest prawdziwe zło. Jest... Od razu zło. Największy pesymista w redakcji. Jest zimno, jest nieprzyjemnie. Nie chciało mi się przyjeżdżać dzisiaj. Deszcz pada. Ale jakie to jest poświęcenie. Jakie to jest poświęcenie, naprawdę. Tak więc łapki w górę i komentarze dla Pawła. Poświęcenie już nie najem. No, niech ci będzie. No, ale tak. No co? Zastanawiałem się, jak zacząć. Mogę powiedzieć, że dzisiejszy temat jest dosyć... Ponury? Jest ponury. No, akurat adekwatne do pogody. Nie będę kłamał. No, pogoda cię zainspirowała do tego odcinka. No, okej. To wiesz, my musimy jakichś szamanów. Jeżeli są wśród nas jacyś szamani, w sensie naszych widzów, słuchaczek i czytelników, to więcej słońca dla więcej Pawła. Słońca, więcej słońca, więcej dla słońca dla mnie. Ale tak serio, to rzeczywiście jest taki temat dosyć... no jest rzeczywiście taki punkt. No staramy się zawsze jakby zbalansować te odcinki tak. Naszych audycji, podcastów, jeżeli też oglądacie nas na YouTubie, to staramy się zbalansować. Czasami takie bardziej luźniejsze, z gośćmi staramy się też takie odcinki nagrywać i też poruszać tematy, które gdzieś tam zahaczają o jakieś, nazwijmy to, poważne tematy. No są tak? Ważne generalnie. Czy my jesteśmy tak. Ogólnie niepoważni. Tak. Z Pawłem. Ale nie, no staramy się, żeby te odcinki były zbalansowane, bo też wiemy, że pewnie też chcecie, oglądając te audycje razem z nami, to chcecie się troszeczkę zrelaksować. Głos Pawła to jest taki jakby ASMR. Tak? ASMR. Robimy jak poboczny będzie. kanał. Słuchaj Pawła. Brałbyś to. No ale dobrze. No ale tak, rzeczywiście. Tak. No to tak jak Mariusz mówi, rzeczywiście zajmujemy się różnymi tematami związanymi tak. Właśnie z muzyką do gier, z dźwiękami i tak dalej, ale również z takimi działaniami, które dzieją się trochę wokół, tak. Ale muzykę to też niestety dotyczy. No przynajmniej w dzisiejszym temacie to jest, mówię, że to się no, niestety dzieje, a temat jest dosyć istotny, zwłaszcza ze współczesnego punktu widzenia, jakby nie patrzeć. Bo żyjemy w takim świecie dosyć cyfrowym. Ale gdzie... poważnie dzisiaj zaczynasz. Na serio, to dzisiaj nie poznaję kolegi. Nie ma wiosny. Trzeba było marzanne spalić, żebyś wiedział, że tak zrobię. No ale okej. Okay. Ale słomianą, żeby było. No. Ale okej, okay, dobra. Zanim oczywiście pójdziemy do tego tematu, no to tradycyjnie muszę zapytać, co tam było słychać. Czego słuchałem? No jak wiecie, ja i Paweł staramy się w miarę kolekcjonować fizyczne nośniki. Czasami nam się to udaje, czasami się nie udaje. No to wszystko jest uzależnionego od tego, czy wydawcy, tudzież Nintendo... Które nic nie robi, że gdzie moja ścieżka dźwiękowa z Zeldy najnowszej? Nie Columbia Records jeszcze w ogóle żadnych tych. No jest cisza dosłownie. Ale nie tylko Zelda. Super Mario RPG, jakby wydali to by się ludzie na to rzucili. Tym bardziej, że teraz, jak my nagrywamy ten odcinek, Yoko Shimomura dostała nagrodę GDC. Tak, za całokształt. W końcu. Ja myślę, że powinna być taka długa lista japońskich kompozytorów i kompozytorów. Która powinna dostać te wyróżnienie. Naprawdę kompozytorka, która dużo zrobiła. Kiedyś może też uda nam się nagrać odcinek. Trzeba, bo to jest bardzo ważna osoba. Ale pytasz się mnie, co ja ostatnio słuchałem. Ja ostatnio uznałem, że będę trochę
kolekcjonować, no bo z racji tego, że kolekcjonujesz od blisko, no chyba w tym albo w przyszłym roku już minie mi 20 lat, odkąd kolekcjonuję muzykę na nośnikach fizycznych. I no większość tych takich najważniejszych tytułów już przez te lata udało mi się zebrać, to teraz z racji tego, że też dużo wydawnictw w końcu poszło po rozum do głowy i wypuszcza ścieżki dźwiękowe naprawdę z ery NES-a, Super Famicona na przykład, czyli Super Nintendo. Takie znane bardziej tak, klasyki. I Konami, którego praktycznie nikt nie lubi, a od jakiegoś... Dzisiaj. Od jakiegoś czasu zaczyna w końcu wypuszczać różnego rodzaju kompilacje, kolekcje. To jest trzypłytowa, słuchajcie, kolekcja. To się nazywa Music from Konami Antique Family Computer. I na serio, to jest trzypłytowa edycja, gdzie Paweł może potrzyma. To jest 13-płytowa edycja, która jest tak naprawdę zbiorem wszystkiego, dosłownie zbiorem wszystkiego, co Konami wydało, jeżeli chodzi o muzykę do gier na NES-a. Na NES-a, tak? Czyli Konami Kuheika Cup. Praktycznie i powiem wam tam, że to jest kawał historii muzycznej, a począwszy od Contry, Castlevanii, no jest tego... Patrzę tutaj na okładki, bo tutaj na pudle są screeny z tych gier, tak. I ja rozpoznaję większość z nich. Nie, no jest na serio bardzo... Tutaj jest nawet kung fu. Tak, wszystko tutaj jest tak naprawdę. No, wszystkie te najważniejsze Paradius, no wszystko oni teraz wydają. Ja się ogólnie bardzo z tego powodu cieszę, że Konami coś takiego robi. Oni też wydali z Castlevania. Znaczy, wydaje mi się, że oni poszli w ten sam kierunku co Namco. Bo oni chyba też tak... Ale Namco, powiem, Namco jeszcze czegoś takiego... Znaczy, kiedyś oni wydali w formie chyba jedne i Namco Museum. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam niestety, ale mało kto to robi. I powiem tak, że Konami odwala kawał świetnej roboty, bo w tamtym roku wydali, albo to był koniec roku 2022, oni wydali kolekcję boksów, dwóch boksów, gdzie masz całą starą Castlevanię, później masz nową Castlevanię i masz wszystko, co zostało dotychczas wydane z Castlevanii. Mało tego, oni jeszcze też wydali taką kolekcję, nie wziąłem dzisiaj, może przez to przy kolejnym odcinku opowiem trochę więcej o niej, o Shonen Mappa. Wydali wszystko, co Konami. A wydali też Gradiusa całego. Tak więc naprawdę, jeżeli... no ja uznałem, że chcę troszeczkę zacząć archiwizować tą muzykę. O czym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Dlatego nie bez powodu przyniosłem dzisiaj tą kolekcję. Ale też będę ci mówił, że to... Będziemy rozmawiać. O tym będziemy rozmawiać. Nie ma sensu. Nie ma sensu, oczywiście depresyjnie. No więc, znaczy, słuchajcie, no co ja mogę powiedzieć o muzyce, jeżeli wychowaliście się w erze NES-a, czy na przykład Pegasusa, albo teraz nawet wracacie do retro muzyki, retro gier, to jest świetny początek zbierania takiej kolekcji. No muzyka była różnorodna. Ja się nie będę wdawał w szczegóły, bardzo polecam. Oczywiście szczególnie dla entuzjastów retro gier. Ja czekam na jeszcze ileś takich kolekcji. Konami, Capcom, SNK mogą coś wydać. Jest tego zdecydowanie za dużo. Zaś druga pozycja. My pewnie ten odcinek się już pojawi po naszym koncercie The Last of Us we Wrocławiu i też w Londynie. Tak więc... W końcu chyba została zremasterowana i na nowo wydana muzyka. To jest bodajże chyba pierwszy taki oficjalny, który rozniósł się globalnie. Chodzi o Gustavo Santaolalla. Album Ronoroco. To jest w ogóle album, dzięki któremu Gustavo wyszedł bardzo mocno, wyszedł takiego, powiedzmy, cienia swojego własnego i on bardzo przez ten album został zauważony ogólnie. To jest zanim w ogóle zaczął pisać muzykę do filmów, on był bardzo młody. To jest płyta, słuchajcie, teraz nie jestem, 1990 rok chyba bodajże nawet, o, tu jest pokazane. To jest płyta, która... Jest
taką kompilacją. On tu głównie gra na tej gitarze, no, Ronroco, czy to jest ta taka tradycyjna argentyński instrument. Ktoś by nawet powiedział, że to jest ukulele. I to jest taka kompilacja różnych folkowych tematów muzycznych. Zarówno on sam też skomponował, ale też jakby nawiązał do z różnych kultur muzycznych. I to są różne instrumenty, ale tym wiodącym instrumentem właśnie jest Ronroco. I to jest słowo, że piękny album, to byłoby troszeczkę krzywdzące dla tej płyty. To jest bardzo muzyka, która wchodzi ci w głowę i bardzo ci mocno uspokaja jeszcze dodatkowo. I dużo refleksji pozostawia po przesłuchaniu tego albumu. Ja tutaj mogę mówić trochę ogólnikowo, ale wam powiem szczerze, jeżeli szukacie nastrojowego albumu, który też wpłynie na was, tak powiedzmy, kojąco, bardzo polecam ten album. Gustavo Santaolalla, Ronroco. Pawle, a czego ty ostatnio słuchałeś? Słuchałem ostatnio dużo, ale mam dzisiaj dwie dosyć niecodzienne polecajki. Zacznę może od, nie wiem, chcesz ogólnomuzyczną czy książkową? To najpierw zacznijmy może od książkowej, bo od książkowej, okej, więc ja od siebie polecam książkę Jak powstawał Tomb Raider. Wiedziałem, że powiesz Tomb Raider. Tomb Raider. Bo po polsku trzeba mówić, bo Tomb Raider. Tomb Raider. A no tak, rzeczywiście. Tomb Raider. No tak, jesteśmy w Polsce. Wydawnictwo od Open Beta przygotowało sobie takie wydanie. Dlaczego polecam tę książkę? Dosyć niecodziennie. Bo jesteś fanem. Raz, że jestem fanem. Dwa, że ja wchłaniam potężne ilości książek na temat... Od Open Beta jeszcze szczególnie. Bo oni wydają tego dużo. Ale generalnie o grach, o tym, jak one powstają, czy jakieś kulisy działania branży itd., itd. Ale ta książka jest dosyć szczególna z tego względu, że pojawiło się w niej coś, co mnie mocno zaskoczyło. Bo masz tutaj cały rozdział poświęcony temu, jak powstawała muzyka i audio do gry. O, się Nathan McCree wypowiada? Nathan McCree się wypowiada i mówi właśnie o tym, jak wyglądał ten chaotyczny dosyć proces postawiania muzyki, bo pamiętamy, że on miał chyba ile? Tydzień? Tydzień. Tydzień miał na stworzenie muzyki. Muzyki i też dźwięków. I dźwięków, bo on był chyba też sound designerem. Współpracował przy sound designie, tak, ale jak już tu mówił o tym, że jak się skończyła praca nad sound designem, mógł skupić się na muzyce, ale rzeczywiście, to jest powiedziany cały proces, jak wyglądał ten chaos i jak właśnie wyglądało to spięcie się w ten tydzień. Naprawdę fajne anegdoty. Skondensowana taka wiedza na temat procesu, bo to jest tylko o pierwszej i drugiej części. O pierwszej i drugiej. Właśnie to troszkę mnie to zawiodło z jednej strony. Trzecia najgorsza po domu. Jezus. Ale z drugiej strony mówię, dużo takich fajnych, anegdotycznych historii. Sam raz na ten remaster, jak można to w ogóle nazwać, tą kolekcję remasterem? Chyba remaster. Tak? Ja. Szkoda, że tam nie ma poprawionego tej fizyki ruchu. Tam nie ma to poprawionego. Tak się gra ta zestarza. Jak ta gra się nieziemsko zestarzała pod kątem mechaniki. Bardzo źle. Znaczy kamera mnie denerwuje, to sterowanie mnie denerwuje. Jedyne, co mnie cieszy, to, że save'ować można wszędzie, no nie? No to jest jedyny plus tej gry, bo na serio tam gra nie wybacza. Nie wybacza. Ale wrócę jeszcze do tej książki. Mówię, cały rozdział poświęcony właśnie temu, jak powstawały dźwięki, jak powstała muzyka, jak nagrywano również odgłosy Lary. I z tej książki się dowiedziałem. I te stęki. Właśnie te stęki, to było dla mnie dziwne, bo w tej książce przeczytałem, że głos Lary nagrywała jedna aktorka, ale też takie stęki i tak dalej, nagrywały w ogóle dziewczyny z zespołu. Okej. Że trzy osoby tak naprawdę brały udział w nagrywaniu głosu. Po prostu chodziło o to, że no, nagrali jej kwestie, ale później się zorientowali, że zabrakło tych wszystkich dźwięków, gdzie no, Lara musi fizycznie popracować i nagle uznali, że no, nie wezmą po raz drugi tej aktorki, bo już jej zapłacili. Więc wzięli dziewczyny z zespołu, ponagrywali coś i mówili, że to była najfajniejsza praca. Mnóstwo właśnie takich anegdot, co mnie akurat zaskoczyło, bo jak czytam takie książki, to nie ma tam takich historii. Jasne. No, jest tylko taki proces. Rzadko się zdarza, że jest jakiś akapit poświęcony, rozdział poświęcony procesu. W ogóle nie ma. Na przykład o
o Resident Evil, ja pamiętam, tam nie było żadnej zmianki o muzyce, a trzeba powiedzieć sobie szczerze, że muzyka w Resident Evil jest bardzo ważna, mimo tego całego chyba skandalu, który... W Director's Cut Resident Evil, tak. Tak. Ale właśnie, kurde, próbuję sobie przypomnieć, ale chyba w tamtej książce to nie było wspomniane. Ja mam kilka od Open Beta, ja nawet mam tą najbardziej znaną, czyli o jak powstawał Doom, a czy ogólnie, chyba Doomguy. Nie, Doomguy to jest Doomguy to jest od Romero, a Masters of Doom. Master of Doom. To ja tam chyba już tam nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tam też chyba nie było za bardzo wzmianki o muzyce. Były jakieś, ale to takie bardzo szczątkowe tak naprawdę. Ale to już szkoda mi, bo też trzeba sobie powiedzieć, że ta książka powstawała w erze, była pisana w erze, kiedy muzyka trochę była po macoszemu traktowana. Znaczy generalnie, jak spojrzysz sobie na tę książkę, no to masz tam tak naprawdę opis jakiejś decyzji zarządu, o tym taki backstage tego, jak powstawały pomysły tak naprawdę do tych gier, to najważniejsze i w sumie to tyle, no nie? Wpadłem pomysł, my będziemy wydawać takie książki. O Boże Święty. A ty będziesz Paweł pisał. Całem mnie gdzieś. Dobra. Dam tutaj malutki fragment od Nathana McCrea a propos właśnie muzyki. Mimo całej tej toporności muzyka działała. Czemu ludzie myśleli, że była tak fenomenalna? Wydaje mi się, że to wynika z kilku rzeczy. Nie było jej za dużo, więc kiedy się pojawiała, to chciało się krzyknąć Alleluja. A jako, że nie brakowało też samych odgłosów otoczenia, gracz miał wrażenie, że tam był zanurzony w świecie Egiptu czy Peru. Kiedy ktoś wsiada do auta, chcąc pojechać do Los Angeles czy San Francisco przy dźwiękach jakiejś muzyki, to ma się wówczas wrażenie, jakby podróż minęła w minutę. Tak też filmy kompresują czas, dzięki muzyce. Jednak kiedy jej brakuje, wracasz do rzeczywistości, odczuwasz to, co się dzieje w czasie rzeczywistym. W Tomb Raiderze przydarzało się to nader często, więc ludzie mieli wrażenie, że stoją obok albo są Lara Croft, tak bardzo byli bowiem wchłonięci w to środowisko. Kurczę, chciałbym coś powiedzieć, ale wiesz co, czas nam tak ucieka nieubłaganie, a mamy dużo ważny temat do poruszenia. Ja powiem tylko tyle, a dobrze, że się tak stało, że tej muzyki jest tak mało. Bardzo dobrze. Bo to jest to, co zawsze mówimy, dobrze grać ciszą w grach, a ta muzyka, tak jak przeczytałeś przed chwilą ten akapit, to ona pojawiała się wtedy, kiedy była potrzebna. W sensie, kiedy wiesz, na przykład nawet te elementy, jak odkrywasz te skarby, takie... To jest właśnie wspomniane, dlaczego taki dźwięk i czego użyto, to jest... Polecam, naprawdę. Jeśli chcesz sobie taką skondensowaną historię, pisaną zresztą przez fana. No to jest taka nieoficjalna. To jest nieoficjalna historia, ale naprawdę bardzo fajnie napisana. Dobrze, tak, jak najbardziej polecam. To polecamy? Open Beta, Marcin Kosman. Tak, Koso inaczej tym zarządza, więc pytania i pretensje do niego. Tak. Druga polecajka, okej. Muzyczna. Myślałem o tym, żeby powiedzieć o jakichś innych albumach, bo ich też dużo... W sensie nie użył o Jakuzie, tak? Dla odmiany. Dla odmiany nie chcę, że Jakuzie powiedzieć. Ale troszkę mnie zainspirował jeden z komentarzy naszych słuchaczy pod odcinkiem o Chrono Triggerze. O, ogólnie, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. A dlaczego my o tym mówimy? Bo nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy puści i... potrzebujemy komentarzy, żeby zadowolić swoje ego. Nie. Niestety, pewnie wiecie albo nie, ale YouTube jest okropny pod kątem algorytmu. Tak. Im mniej komentarzy, czegokolwiek, po prostu interakcji, to on tak ucina oglądalność, że czasami nawet jeżeli subskrybujecie nasz kanał i nie macie tego dzwoneczka, to nie będziecie wiedzieli o tym, że jest nowy odcinek. Tak więc... No serio, jakikolwiek komentarz, konstruktywnie negatywny, czy będziemy ogólnie wdzięczni. Możecie pozdrowić rodzinę też. Tak. Bardzo wam dziękujemy za te komentarze, a szczególnie pod filmem Chrono Trigger. Gdzie było tego cholery, tak, to było naprawdę bardzo dużo i to dla mnie było zaskoczenie. I zauważyłem tam jeden komentarz, gdzie zostało wspomniane, że fajnie by było, jakbyśmy poświęcili jeden odcinek tym soundtrackom do gier, które nigdy nie wyszły z... Wiem, mamy to na tapecie. W tym roku na pewno to nagramy. Tak, i stamtąd chcę powiedzieć o jednym soundtracku. Tak.
który był dla mnie takim mocnym odkryciem. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem o istnieniu tej gry, a tu się okazuje, że to jest jakaś gruba rzecz. Mm-hmm. I ci powiem później dlaczego. Gra nazywa się, uwaga, to będzie japońskie, Ihatavo Monogatari. To jest gra przygodowa wydana w 93 roku na SNES-a i jakbym miał to opisać? To jest historia człowieka, który ląduje w takim mocno utopijnym świecie, gdzie są ludzie, ale również jakieś fantastyczne stworzenia i jego zadaniem właśnie, to wygląda jak RPG, to wygląda jak taki Final Fantasy, czy Dragon Quest i tak dalej, ale to tak nie jest. Ty chodzisz po tych wszystkich miejscówkach i zbierasz różnego rodzaju jakieś informacje, jakieś notatki, które, żeby było zabawniej, są jakimiś skrawkami z notatek od człowieka, który się nazywa Kenji Miyazawa. Mm-hmm. To jest człowiek, który pisał poezję, jakieś nowele, ale przede wszystkim takie bajki właśnie dla dzieci. Okay. Autentycznie, ty znajdujesz tam notatki, jego autentyczne notatki. Okay. I ta gra, ja się już domyślam, gra w ogóle nie wyszła poza Japonię. Nie wyszła poza Japonię, co troszkę mnie dziwi, a trochę nie, bo jest bardzo specyficzne. Przeczytałem jeden taki komentarz, który mi się bardzo podobał, że to, że ty nie grasz w grę, tylko ty... Interaktywną książkę czytasz? Coś takiego, tak, okay. Że to jest interaktywna książka, czy to jest... You play the experience. Okay. Tak coś takiego usłyszałem. I oglądałem sobie gameplay i sobie mówię, kurde, zajebista rzecz. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, kurde, muzyka. Mm-hmm. Powiem to tak. Sega na swojej konsoli mogła mieć rzeczywiście dynamiczne jakieś mordobijki, strzelanie laserami i tak dalej, ale jak chcecie usłyszeć naprawdę wysoką jakość, jeśli chodzi o muzykę i jeśli chodzi o dźwięki, jeśli chodzi o melodię i sposób tworzenia tej muzyki, no to kupujecie sobie grę na SNES-a. I to jest tego przykład. Mhm. Bo ty masz takie melodie, tam słyszysz takie melodie bardzo wholesome, takie w stylu Harvest Moona. Okej. Okay. I połączenie Harvest Moon i filmów Miyazakiego. Undertale też? Nie, to akurat nie. To okay. Ja bym poszedł bardziej właśnie Harvest Moon. A ona stara się być, nie wiem, taka bardzo filmowa, symfoniczna. Tak, okay, okay. Filmowa, symfoniczna, okay. To co jest najbardziej porąbane w tym, że tam słyszysz smyczki. Okay. Na SNES-ie słyszysz smyczki, czy ty to rozumiesz? Czy imitacje, sampli, wiadomo, smyczków. A to jest porąbane, okay. To tak dobrze brzmi, ja w życiu nie słyszałem czegoś takiego. Ale to jest też to, co zawsze mówiliśmy, te ograniczenia wyzwalają kreatywność, tak? Oj tak! Więc wydaje mi się, że tutaj z tego to chyba... Powiem ci, że kupiłeś mnie, po graniu audycji to musisz... Mogę ci powiedzieć, autorem muzyki jest Tsukasa Tawada, który zajmuje się właśnie jazzem, rockiem, trochę muzyką klasyczną. No to już teraz wszystko wiadomo. Mm-hmm, ale, żeby było zabawniej, ja spojrzałem sobie na jego dyskografię i tam widzę, że dużo muzyki zrobił na przykład do Pokémonów. Ale czekaj, do Yellow, Green no i właśnie Reda? Nie, do Pokémon Colosseum na przykład, XD, takie bardziej... Nintendo 64, tak? Colosseum było chyba. Tak. Okej. Okay. To, no plus jeszcze stworzył muzykę do późniejszych części Harvest Moona, no nie, więc... To teraz już wszystko jasne. To teraz już wszystko jasne. A dlaczego ja o tym mówię? Bo przeczytałem informację kiedyś o tym, że została wydana, została również, ta ścieżka dźwiękowa została wydana na płycie, okay. Ale żeby było zabawnie, jakoś chyba w tym roku, czy w ubiegłym roku została wydana aranżacja orkestralna. Również w wersji cyfrowej. Ja sobie to przesłuchałem. Sprzedało mnie. Dobra, to już mnie kupiłeś. Czyli polecamy. Oj, bardzo polecam. Okay. Jezu, jeśli macie... Bo oczywiście gra nie wyszła poza Japonię, ale kilka lat temu powstał nieoficjalny angielski patch. Więc jeśli macie okazję zagrać w taki sposób, ja polecam. Dobrze, Paweł, przez długi wstęp, ale no, dużo ciekawych chyba też mieliśmy dzisiaj rzeczy do opowiedzenia pod kątem muzyczno... polecajkowym. Growo, czytelniczym. Tak więc, Pawle, temat, bo ty byłeś prekursorem, ty byłeś jakby inicjatorem. Ja byłem inicjatorem, tak bardzo. Tego tematu. Ja powiem ci, jak ty napisałeś artykuł na naszej stronie, to ja go kupiłem. W sensie, że
dobrze, fajnie, że Paweł podjął się tego tematu, bo on trochę jakby wraca, mam wrażenie, cały czas gdzieś tam wraca w jakichś albo artykułach, albo w komentarzach. Ale on teraz wrócił zdecydowanie bardziej dosadnie. Ale o czym będziemy mówić, Paweł? Okej, chodzi o to. Więc napisałem na gamemusic.pl artykuł pod tytułem Kultura znikania. Polecam. Polecamy, tak. Tak, polecam swój własny tekst. I jakieś kilka tygodni, no kilka miesięcy temu tak naprawdę, Video Game History Foundation opublikowało taki raport, z którego wynika, że, uwaga, 87% jakichkolwiek gier, jakie kiedykolwiek tak wyszły przez całe te trzy dekady istnienia branży giereczkowej, nie są nigdzie legalnie dostępne ani do kupienia, ani do wypożyczenia, nic. I nie mówię to tylko o wersjach fizycznych, ale również o wersji cyfrowej. Tak. W żaden sposób, nigdzie legalnie ich nie dostaniecie, choćbyście nie wiadomo co, nie wiadomo jak bardzo się starali. Nie ma ich na eBayu, nie ma ich na Allegro. I dlaczego tak się dzieje? No tu organizacja wskazuje kilka powodów, bo jednym z nich jest oczywiście ograniczenie możliwości przechowywania i dostępnienia takich gier. Prawa licencyjne, prawa własnościowe, tak. Nintendo się tutaj najbardziej przyczynia do tego, że masz albo nie masz i tak, koniec. A druga rzecz, o której pisze fundacja, to jest lobbowanie takiego bardzo restrykcyjnego prawa autorskiego. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, bo Paweł teraz się też skupia, bo też jakby z tego pewnie wyjdziemy za chwilę. Kontekst jest ważny. Kontekst jest ważny, bo teraz Paweł mówi jakby w kwestii całego środowiska gier, ale to wiąże się za chwilę o muzyce. O muzyce, tak. Bo to jest audycja o muzyce, choć oczywiście staramy się troszeczkę też mówić o grach, no bo to są bardzo dwa ze sobą powiązane światy. Tak. No, gdyby nie to, no to wydaje mi się, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj o muzyce. A problem jest potężny, bo okej, fundacja napisała... Dlaczego o tym zatrzymała? Właśnie, bo fundacja zatrzymała się tak naprawdę na tych rzeczach, że no nie ma takich możliwości, żeby przechowywać jakoś te gry, są oczywiście te prawa autorskie, ale tych powodów, dlaczego tak się dzieje, jest więcej, zdecydowanie. Chociażby to, że ten problem będzie się dalej pogłębiał. I tutaj to jest akurat zabawne, że pomysł na ten tekst powstał nie ze względu na ten raport fundacji, ale na to, co się działo troszkę później i troszkę wcześniej. Mhm. I mam tutaj na myśli takie rzeczy, jak takie informacje jak zamykanie sklepów Xboxa 360, czy tam Wii U, czy 3DS-a. A Nintendo, tak. E-shopa zamknąć, tak. I nie macie w ogóle dostępu już do tych gier. Czekaj, któryś ze sklepów amerykańskich, jakaś sieć się zapowiedziała, że się zamyka. Tak, że już nie będzie sprzedawać, że chyba nie będzie w ogóle sprzedawać starszych gier w ogóle. Ale ogólnie nawet nie tyle co starszych gier, ale nośników fizycznych, bo tam też padło, że nawet DVD, Blu-ray też tak powoli znikają. Znaczy my to też widzimy w giereczkowie, tak? Alan Wake teraz jak wyszedł, no to nie wyszedł na płycie, tylko wyszedł cyfrowo. No tak, ale tam nie wdając się w szczegóły i nie poświęcając zbyt wiele czasu, pamiętajmy, że Epic. Oni są pod Epiciem i chyba oni tam mieli taką umowę. No i to też jakby się przyczyniło do tego, że faktycznie gra się bardzo dobrze sprzedała, tak? No i to jest oczywiście ten jeden problem. No oczywiście gracze coś tam próbują w jakiś sposób zadziałać. No mamy takiego youtubera Completionist, który wykupił wszystkie gry z e-shopa na Wii U i na 3DS-a i wszystko to przekazał właśnie tej fundacji. Oddał tego 3DS-a i te karty pamięci. Oczywiście kwestią sporną jest to, czy on to zrobi za swoje własne pieniądze, ale do tego już nie wnikam, bo to jest inna afera. Tak. Ale też jeszcze jedna rzecz się wydarzała w międzyczasie. Jakoś na początku tego roku doszło do takiego, trudno mi powiedzieć, że to awarii, czy jakiegoś błędu ludzkiego, ale było coś takiego, że spora część użytkowników PlayStation nagle straciła dostęp do swojego konta. Szczególnie jak masz cyfrową wersję konsoli, to... To już jesteś w dupie. Amin w pacierzu. Dosłownie. Tak. Nie macie wtedy dostępu do swoich własnych gier i mnóstwo ludzi na to narzekało. Także widzisz, wystarczy jedno pstryknięcie i... No wyłącz. I koniec. I koniec, tak?
I to on jest. I to był taki pretekst do tego, żebym troszkę pogłębił temat. Mhm. I zobaczył, okej, okay, a jak to wygląda na przykład z innymi formami sztuki i kultury, czyli no, w naszym przypadku jest to z muzyką, tak? No wygląda mniej więcej tak samo. Ja myślę, może gorzej. To tak? Znaczy, ja też zacząłem czytać ten raport i tam było napisane, że chyba zaledwie 13% historii gier wideo jest jakby przetrzymywane w ogóle. Jest jakby, tak jak mówiłeś, tam 80 ileś procent, czy to było 87, no to jest ten procent, który nie jest, a tylko 13%. A tylko 13. Jest w jakiś sposób archiwizowane. Chyba po części przez tą fundację. Wiesz co, to jest tak, są po części archiwizowane, bo rzeczywiście fundacja zajmuje się tam archiwizacją gier na tyle, ile może, a oni nie mają... Fundusze, tak? Fundusze. Oni są wspierani zewnętrznie, tak? Fundusze, ale też infrastruktura, no tak. Bo wiele, znać tyle miejsca na serwer, żeby to wszystko pomieścić. Tak. No generalnie, no i plus jeszcze to, że jakby to powiedzieć, no to właśnie to prawa autorskie, tak, czyli... No to jest największy problem. Firmy, wydawcy mają prawo do swoich gier i nic z nimi nie robią. Ja teraz nie pamiętam, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, inaczej działa prawo autorskie w Stanach, inaczej na Starym Kontynencie. A inaczej tak? Jeszcze gdzie indziej. A inaczej jeszcze w Japonii, powiem tak, u nas... jest przerażające, w Polsce jeszcze też, jest przerażające prawo, bo na przykład jeszcze w Stanach, to widzisz, w ostatnim odcinku mówiłem na przykład, jeden z ostatnich odcinków mówiłem o Donkey Kongu, albo mówiłem o Super Metroid, też płycie winylowej wydanej, gdzie Nintendo oczywiście tego nie zrobiło. Oni sobie mogą jeszcze pozwolić na to, bo tam opłacą pewne koszta, opłacą oczywiście tantiemy. No i fajnie. Ale się to jest dalej nieoficjalne, tak? No dokładnie. To, w sensie nie jest to teoretycznie bootleg, tak? Bo czasami się zdarza, że bootlegi są oficjalnie, nieoficjalnie sprzedawane. To jak to na przykład się działo, taka mała dygresja, jak to się działo na przykład pod koniec lat 90, jak były 2000 lata, to bardzo dużo, niestety był zalew z chyba bodajże Tajwanu i z Chin, mhm. Podróbek ścieżek dźwiękowych do japońskich, a szczególnie do Final Fantasy serii. I powiem ci, że czasami jak ktoś się nie znał, to nie był w stanie rozróżnić, a to były tłoczone na zwykłych płytach CD muzyka, która no, jakościowo to były, nie wiem, nawet nie 320 kilobajtów, tylko takie 160. Ale jak to było jedyne twoje źródło muzyki do gier, no to co mogłeś zrobić, no nie? Znaczy nie, no czasami te ceny były tańsze, ale dobra. Właśnie, wrócimy do głównego tematu, tak. Muzyka. Więc tak jak wspomniałem, podobny problem dotyczy również branży muzycznej. Nie tylko growy. Nie tylko growy, ale powiem to tak. Jeśli chodzi o takie dobra jak filmy, książki, mhm. Okej, do muzyki jeszcze dojdę, no to są jakieś formy wspierania, archiwizacji tych dzieł kultury, no nie? Są, zwłaszcza w Stanach, są biblioteki, które się tym trudnią, że zapisują, czy zbierają fizycznie te twory, albo później je przerabiają w taką formę cyfrową, żeby każdy miał do nich dostęp. Mhm. No ale no, problem jest oczywiście taki, że no, też potrzebują do tego i kasy, i tak jak mówiłem, infrastruktury, żeby to wszystko utrzymać, tak? Więc no, nie każdą książkę zachowasz, nie każdy film. No są jeszcze te wytwórnie filmowe, które mają u siebie jeszcze te rolki szpulowe i jeszcze u siebie trzymają i ich nie wypuszczają do bibliotek, no bo mają jeszcze umowę, tak? Może jeśli wygasną, to im przekażą, ale to cholera go wie. Nie, ale też jest taki problem, że niestety same studia nie archiwizują. Tak. Na przykład tam był jakiś chyba problem, teraz nie pamiętam, ale był problem z jakąś serią i też pod kątem muzyki, że nie potrafili znaleźć kodu. I ciężko było jakby zrobić tą grę. Ja już teraz nie pamiętam, ale to nie jest... To było z Monkey Island? Nie wiem, czy to było... Bo oni mieli taki problem, że... Mieli na pewno... Byli przeprowadzani. Tak, mieli taki problem, no i też problem jest później z archiwizowaniem muzyki. Tak. Wiesz, my tak samo mieliśmy, nie wiem, jak produkowaliśmy nasz winyl z Kingdom of the Magic 3, to z Robem Kingiem, z którym współpracowaliśmy, który jest współautorem też muzyki i też jakby osobą, która zajmowała się miksem i masteringiem, ona musiała przykopać stare swoje dyski,
z lat 90., tak, gdzie ta muzyka była. No to sobie teraz pomyślcie, jak jest w przypadku tych niektórych. Ale właśnie jeśli chodzi o gry, to jeszcze wrócę na chwilkę do tych gier. O tym samym właśnie mówił dziennikarz Game Industry Beast, tu go też podlinkowałem, Keu Maras a Fifi Sabeta. On też tym mówił, że główną winę za to, za ten cały bajzel z grami ponoszą właśnie i producenci, i wydawcy, bo nic z tym nie robią. Autentycznie nic nie robią. W żaden sposób ani nie archiwizują, w żaden sposób tego ani nie przekazują. Jeśli licencja wygasła, no to już wygasło. Tak było z taką grą Spect Ops, który był dostępny na Xboxa 360, na GOG-u był, na Steamie i tak dalej, i nagle gra zniknęła, bo wygasali licencja. No tak. No i a z muzyką no wcale też nie jest... Nie jest lepiej z wielu innych jeszcze powodów. A te powody dotyczą chociażby tego, że no również ta muzyka, no nie wszystkie są archiwizowane. Nie wszystkie są dawane do bibliotek. Nie wszystkie są znajdowane w jakichś zbiorach. Nie było takiej kultury wtedy, jak teraz. Ale też nie powstawało tyle tej muzyki. No nie, nie powstawało. Bo teraz, słuchajcie, problem jest taki, że dzisiaj tych dóbr kultury powstaje dużo. Jesteśmy przesyceni. Tak. Nowa muzyka powstaje, ale ona wypiera starą później. No, mamy przykład teraz tego Final Fantasy VII Odrodzenie, Rebirth, i też remake, tak? No to jest zupełnie nowe. Znaczy, są tam przygotowane nowe aranżacje, orkiestracje przez, między innymi przez Masasiego Hamauzu i tam kilku innych kompozytorów, no ale też jest dużo nowej muzyki, tak. O czym ty teraz mówisz. Ja teraz mówisz. Oglądam i słucham, więc i gram i słucham. Recenzja ale... już powinna być na stylu. No jasne. ale tak jak mówię, ta nowa muzyka wypiera tę starą i co się z tą starą dzieje? No głównie nic tak naprawdę. Bo albo masz wytwórnię, która mówi, że wiesz, ty się możesz zgłosić do takiej wytwórni i powiedzieć, słuchajcie, a ta muzyka no, już się nie sprzedajecie już ich płyt, już nigdzie jej tak naprawdę nie ma jej też na Spotify, do tego zaraz wrócę, czy nie wiem, możecie ją przekazać gdzie indziej. Apple Music tak samo, to wszystkie streamingowe serwisy, ale to za chwilę to będziemy za chwilę, rozmawiać. Tak. Ale wiesz, idziesz tak do takiej wytwórni i mówisz, okej, okay, a możecie to przekazać, nie wiem, dalej do biblioteki jakiejś, do jakiejś archiwum, do czegoś, żebyśmy tak wszyscy mieli do tego dostęp, no nie, no bo fajnie by było. A ci wytwórnia mówi, nie, bo mamy jeszcze umowę na kolejne 10 lat i będziemy znaczy, sobie problem, to trzymać. Wiesz, problem jest tak, wiesz, to jest też taki problem i też domyślam się, to wynika też z tego, dlaczego tak mało gier jest archiwizowanych ze względu na te licencje, no bo masz w bibliotece i każdy może sobie przyjść i później to skopiować. Mhm. To jest problem. To musiałaby być pewnie... Nie wiem, czy tam w tej bibliotece, o tej fundacji, o której zacząłeś mówić, co oni się tym jakby zajmują. Ja nie wiem, czy oni udostępniają te dobra, a jak udostępniają, to na jakiej zasadzie? No właśnie, chyba ich nie udostępniają. No właśnie, nie udostępniają. No, i to jest chyba ten problem, bo jak to zabezpieczyć? No bo mówimy cały czas o piractwie teraz. Tak. Nintendo zamyka wszędzie, gdzie się da, emulatory, które pozwalają ci emulować stare gry. No tam z tym Switchem to trochę przesadzili i sobie sami zawinili. No to była gruba sytuacja. No bo nie można emulować coś, co jest ogólnie dostępne do kupienia, przez to tam podobno takie były pogłoski, że milion sztuk przez to, znaczy inaczej, przepraszam, nie milion sztuk, tylko milion dolarów chyba stracili na tym. A nie wiem, czy ile jest, ja w to nie wnika. Niemniej jednak faktycznie jest to jakiś problem. Ja też nie chcę tutaj, bo to jest oddzielny temat. A no jak to zabezpieczyć? W sensie, żeby jednak nie powstawało piractwo. Tak? No, bo jest tak, że idziesz, dziecię teraz do biblioteki, to są na przykład biblioteki audio, gdzie możecie słuchać muzyki i tam chyba nie ma takiej możliwości, żebyście sobie kopiowali to. To jest chyba tak, że albo jesteście tam zalogowani, albo trzeba nawet jakiś abonament. Coś w tym rodzaju jest. Ale właśnie, bo mamy oczywiście albumy wydane w formie fizycznej i ktoś kiedyś powiedział, że no takim dobrym rozwiązaniem tego problemu jest właśnie przeniesienie wszystko w cyfrę. No nie? No bo jak przeniesiesz na cyfrę, to wtedy wszystko będzie pięknie. Ja nie wiem, pięknie, czy to ale... Steve Jobs nie rozpoczął. Całkiem możliwe. Jak Apple Music, iTunes jak w sensie stworzył.
Bo iTunes chyba w pierwszej kolejności zaczął chyba na Macintosha chyba pojawiać, dopiero później jak zostały te urządzenia przenośne, czyli do odsłuchiwania muzyki i też te pierwsze telefony od Apple. Ale w pierwszej chyba kolejności to chyba na Macintosha chyba było, na Macu było. Można było odsłuchiwać i tam był ten Apple Music, iTunes. Ale coś. No to nie jest idealne rozwiązanie, bo powiem to tak, ja korzystałem ze Spotify jak porąbany, naprawdę. Codziennie no po kilka godzin. Dużo cyfr są. Dużo cyfr, tak. Ja sam biorąc po kilka pod uwagę, godzin, że dużo muzyki do gier na Spotify, na szczęście to jest właśnie to. Ale no, dla mnie to też jest wygoda, bo kurde, bądźmy szczerzy, też mi się nie widzi, zmienia cały czekaj, czas. Czekaj, czekaj. A pierwsze, do tego wrócę. Czekaj, pierwsze podstawowe pytanie. Gramofon masz? Mam. Odtwarzasz do płyt CD? Nie, nie mam. No właśnie. Jak ty masz słuchać teraz muzyki? No bo, ale nie jest mi potrzebny właśnie, to jest jak ta kwestia. Jak możesz tak nie jest ci potrzebny? Nie jest mi, nie jest mi fizycznie potrzebny. Mówię, tej muzyki jest za dużo. Masz ona płyty, wychodzi wszędzie. No tak. Ona wychodzi wszędzie. I ja nie potrzebuję kolejnych... Ile masz jakus na płytach? Chodzi o grę? No. Muzykę do gier. To nie jest związane z tematem. Dobra, okej. Ale okej, wracamy do tego. I tak jak mówię, to jest dla mnie wygoda, to jest dla mnie funkcjonalne i to jest okej sprawa, no tylko no, nie jest to bez wad. Przede wszystkim dlatego, że nie masz tam wszystkich. Nawet nie chodzi, że nie masz wszystkich, ale to nie jest twoje. Nie jest moje, tak. Ty to wypożyczasz. To znaczy, nawet nie jest wypożyczasz, ty jesteś tylko... Kurczę. Jak to nazwać? Pewnie jest jakieś ładne... Gościem jesteś, wchodzisz do pokoju tak. I sobie jakbyś zakładał do wirtualnego pokoju zakładasz słuchawki i chcesz to posłuchać. Ale wiesz, jestem takim gościem, który za wejście do twojego mieszkania musi zapłacić. No tak, racja. No to jest mniej więcej taki sam, to jest ten kasus to jest, taki jest. To jest jedna rzecz, no. A druga rzecz jest taka, że no ponownie, tak jak z grami, tak, że coś się może wydarzyć, serwery mogą walnąć, no nie, albo nie wiem, Spotify uzna, że jestem nie wiem, botem i mnie zablokuje i cała moja biblioteka ginie. To jest problem, który wraca jak bumerang. Co roku, nawet bym powiedział, co miesiąc wraca. Jak nośniki fizyczne czy cyfry. O, do fizycznych nośnikach. Za chwilę wrócę. Będziemy rozmawiać. Jak wiesz, kupować, no to skąd na to wziąć miejsce? Gdzieś wziąć na to pieniądze? Bo naprawdę, jak to jest troszeczkę nauk. Ja wiem, dla mnie to jest nauk, ale... Ja też nie kolekcjonuję wszystkiego. Ja zacząłem kolekcjonować te najważniejsze rzeczy, co jakby... Ja się trochę też wychowałem na tych grach, albo uważam, że muzyka z tych gier... No, nawet jeżeli nie grałem w tą grę, to chcę mieć, bo jest na tyle dobra, że ona, że do niej będę często wracać. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja nie będę miał wszystkiego. Ja nawet nie chciałbym mieć wszystkiego, bo nie miałbym, nawet nie starczyłby mi czasu. Ale nawet nie miałbyś wszystkiego, bo nie możesz mieć wszystkiego. No ja tutaj chcę na chwilkę przejść do tych spraw z kompaktami, no nie? Bo też cały czas słyszę od tam swoich znajomych, że jeśli mi jest tak bardzo źle z cyfrą, to może kupuj płytę, no nie? Z grami jest mniej więcej to samo, no nie? Że pudełka najlepsze i tak dalej. Ja sobie mówię, wiecie co? Nie wszystkie gry wyszły na pudełku, zwłaszcza indyki, i nie wszystkie ścieżki dźwiękowe też nie wyszły nie wyszły w pudle. Więc no, co ja mam z tym zrobić? No, są dostępne albo cyfrowo, albo nie ma ich w ogóle. Patrz przykład Nintendo, że... No, Nintendo to jest... Więc no, to jest problem, dostępność. Nie masz takiej... Żeby algorytm nas wychwycił. My bardzo lubimy Nintendo, tylko są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Nienawidzę Nintendo. Nie, dobra, to jest żart oczywiście. Ale no właśnie to jest ta kwestia, no nie? Że masz problem ze znalezieniem muzyki dzisiaj, ale masz problem ze znalezieniem też takiej muzyki, która została wydana dwie, trzy dekady temu. Ja sądzę, bo ona mogła wyjść, wiesz, mówię teraz już nie tylko o muzyce do gier, ale generalnie od innych zespołów, że są takie albumy, które wyszły 2-3 dekady temu, ale już ich nie znajdziesz. No bo po prostu albo ich nie ma na rynku, albo ktoś ma u siebie i po prostu no, nie oddaje, bo to jest jego skarb, no i na Allegro tego nie wrzuci. Znaczy ja sądzę, że też jest taki... gra czasami nawet archiwizują muzykę, ale wierzę na jaki sposób. Nie, że robią ripy
na przykład z gier, bo jest taka oczywiście możliwość, jaką się chce, i to zostawiają u siebie na twardym dysku, tylko na YouTube'a wrzucają. Mi się wydaje, że YouTube od kilku lat, jak nie, no od kilkunastu lat, jest troszeczkę taką wirtualną biblioteką, gdzie możesz naprawdę znaleźć dużo rzeczy z tych starych, nawet o tym tytule, o którym dzisiaj powiedziałeś, tak przypuszczam, że no gdzie byś go znalazł. No nie ma właśnie biblioteki, że wchodzisz na taką jakąś wirtualną bibliotekę i że chcesz, chociażby ta fundacja, do której cały czas wracamy. YouTube jest troszeczkę taką biblioteką, która archiwizuje wszystko, tak samo stare gry, bo możesz zobaczyć dokładnie nagrania z jakichś rozgrywek, albo ktoś, nie wiem, zrobił recenzję. I to jest plus YouTube'a, muszę przyznać. To jest to, o czym ja wspomniałem wielokrotnie, tak. Nie? Że jest mnóstwo muzyki z japońskich RPG-ów, również takich, które nigdy nie wyszły, ale zostały one wydane, może nawet zripowane, może nie zripowane, czasami z wewnątrz z kodu gry po prostu, czy tam z... jak to się mówi? Z wewnątrz gry zostały po prostu wyciągnięte i wrzucane na YouTube'a, i to jest dla mnie osobiście jest to spoko, bo to jest jedyny moment, kiedy mogę tej muzyki posłuchać, ale to ma wszystko swoje wady. Po pierwsze takie, że firmy walczą z takimi kanałami, patrz przykład Nintendo, a druga rzecz jest taka, że no właśnie, to jest YouTube, no nie? Znowu, to nie jest, to nie będzie wieczne. No nie, no bo to jest, co powiedziałeś, jeden pstryczek i znika to. Jeden pstryczek i znika. Więc no, pytanie brzmi, słuchajcie, jeśli mamy problem z archiwizowaniem gier i to jest dezapelacyjnie, tak, że ani producenci, ani wydawcy no, nic z tym nie robią, bo oni to traktują jako produkt skierowany do konsumenta, który ma się po prostu sprzedać i po prostu o nim zapominasz. Nikt nie myśli o tych, nikt wtedy chyba, czyli te 20-30 lat temu, nikt nie myślał o tym, że gry w przyszłości będą wychwalane i wystawiane gdzieś w muzeum. No, czołowym takim dobrem... Narodowym, światowym, międzynarodowym. No tak, ale bym powiedział nawet, jeżeli chodzi o kwestie... Też mi wyleciało słowo rozrywka. Tak. Że numer jeden teraz są gry wideo. To znaczy... Wtedy o grach mówiło się, że to jest jakaś tam moda. No, że to jest takie chwilowe. Że to jest chwilowe. No że i to faktycznie przemijnie. Trochę było, tak? Do kryzysu Atari i na szczęście Nintendo pomogło. Wrócił, tak. Którego Fenix tak popiął, że tak powiem, wstał. Ale nie, na serio, to jest rozrywka numer jeden, tak? No bo jak nie grasz na konsoli, to grasz na telefonie. Jak nie grasz na telefonie, no to są gry planszowe nawet już na podstawie gier. Przecież no tak. Więc to gry wideo, wydaje mi się, są na pierwszym miejscu. Później może są filmy? No to właśnie, są, tak. Gry są teraz na pierwszym miejscu i teraz dopiero przypomniało nam się, że kurde, wyszło tyle gier, i już ich nie ma. Wiesz, co jest zabawne? Ja ostatnio widziałem, że w Stanach, jak bardzo mocno zaczęła zanikać ta kultura, znaczy dalej są kolekcjonerzy, którzy kupują albo sprzedają za jakieś niebotyczne sumy, ale wiesz co, zaczęło się teraz chyba od, nie wiem, czy od roku, czy od dwóch lat, ludzie zaczęli VHS-y, kasety VHS-owe sprzedawać, oryginalne jakieś tam, wiesz, Króle, no bo chodzi o to, że też dużo korporacji zaczyna mieszać w tych filmach i nie masz dostępu do oryginalnego źródła. I to za jakieś horrendalne ceny, kasety VHS, wszystko, wiesz, nawet magnetowidy. To jest też powód do kaset magnetofonowych, tych do słuchania. Ale no, właśnie, Mario, to jest też ten problem, no nie? Że masz w swoim domu, w swojej kolekcji jakiś album, albo jakąś właśnie kasetę z filmem, albo jakąś grę, której już po prostu nie ma nigdzie i zamiast ją gdzieś przekazać dalej, to albo trzymasz u siebie do usranej śmierci, albo ją sprzedajesz. Ale gdzie masz to podać dalej, jak nie ma po prostu miejsc? Wiesz, jakby właśnie już powstałaby w Europie nawet taka biblioteka, to... Ja nawet bym chciał kiedyś, żeby może nie wiem, w Polsce albo gdzieś w Europie powstało może jakieś takie, wiesz, centrum. Podziemie. Ale jakieś takie centrum. Szybko tylko skończę, bo wiem, że chciałbyś przejść do kolejnego punktu dzisiejszej rozmowy. Jakieś muzeum, gdzie ja na przykład, nie wiem, to co kolekcjonowałem przez lata, oczywiście część bym sobie zachował, żebym słuchał, tak? Wiesz, właśnie. No. Ale część rzeczy, które na przykład, żeby światu dać, po prostu przyszłym pokoleniom. Bo
wiesz, no co mi z tego, że ja tego nie, ja nie jestem wikingiem, ja tego nie wezmę ze sobą do Walhalli, jak mi, wiesz, tak powiem, spalą. Nigdy nie wiesz, nie? No, ja tego, no, natomiast no, pewnie fajnie by było się później dzielić tym, tym dobrem, kurde. Wiesz, ja mam na przykład u siebie w kolekcji, jeśli chodzi o gry. Ja mam u siebie, no, ty masz od cholery ten album z muzyką, to jest dla mnie porąbane, ale na przykład jeśli chodzi o gry, to mam Heavy Raina. Tę pierwszą edycję, no nie? Jeszcze bez Move'a, tą wersję. No to jest prawdziwy biały kruk. Okay. Ja już w to nie gram, ja już to zagrałem, ja już tę grę znam i z chęcią gdzieś oddał to podobne, do... Tak. Tak, oddał. No, mógłbym to sprzedać za jakąś porąbaną kasę, ale no nie w tym rzecz. No ale jakie mamy... Wiesz, bo powoli nam się kończy czas. Właśnie, ja może ciebie zapytam o to. Bo rozwiązania. Jakieś rozwiązanie. Ja powiem tak, ja przygotowując się też do tej dzisiejszej rozmowy, bo to jest trudny temat i prawdę mówiąc moglibyśmy chyba rozmawiać przez najbliższą godzinę, ale to byłoby już takie troszeczkę... Tak, rzadkie, wiesz, rozmydlone, byśmy zanudzali was, drogie słuchacze, słuchaczki i widzowie. Ja się zastanawiałem nad tym, jakie są rozwiązania na to. A powiem wam tak. Na pewno wsparcia rządowe dla fundacji. Musiałaby być takie. Ja nie mówię o Polsce teraz. Ale nie, generalnie, jakbyś to powiedział w jakimkolwiek kraju, to już to widzę. Tak. Tak, już to no widzę. Niestety, wiesz, to jest... Już to widzę, jak ty idziesz do rządu i mówisz, wiecie co, bo są takie fajne albumy z muzyką do giereczek i chcielibyśmy, żebyście dali nam hajs na bibliotekę. To... Znaczy, wiesz, to jest jakiś tam pomysł. Jest to jakiś... To jest... Nie, no, ale czekaj. Przecież masz Muzeum Dawne Gier chyba we Wrocławiu i oni chyba częściowo pozyskali fundusze do zbudowania, ale częściowo bardzo dużo musieli chyba zrobić jakąś zbiórkę. No właśnie, chyba. Częściowo, no nie? No, bo to rząd jeszcze tego, po prostu rządy różnych krain nie rozumieją chyba tego. No nie wiem, zobaczę, no w Berlinie masz przecież też muzeum. Ale co ja chciałem powiedzieć? Pytasz się jeszcze, jakby można było prezerwować te nośniki fizyczne. No ja bym po prostu zrobił tak, że jak masz biblioteki narodowe, nie mówię o tych takich małych, takich powiedzmy blokowych bibliotek, tylko jak masz narodową bibliotekę, to stworzyć tam specjalny dział poświęcony prezerwacji, na przykład dóbr kultury cyfrowej. Czyli tutaj tudzież właśnie muzyki do gier, samy gier i tam możliwość jakby zobaczenia. Na przykład jak ktoś pracę będzie pisał doktorską albo magisterską, no to idzie do tej biblioteki. Na przykład mi się wydaje, że takie książki, tak jak ty dzisiaj pokazałeś, wydaje mi się, że komuś ta książka za, nie wiem, za 10, za 20, może nawet krócej, może się przydać przy napisaniu pracy. Zwłaszcza, że powstaje już mnóstwo prac odnośnie gier wideo. Tak, więc mi się wydaje, że dzięki też OpenBecie to się też może kiedyś się przyczynić, pomóc, tak? I sądzę, że na przykład jakbyśmy otwali specjalny dział w bibliotece takiej narodowej, to na pewno by pomogło. To jest jeden z pomysłów. A, no to jest to takie, wiecie, to sekcja, która by pomogła do przechowywania materialnych dóbr dla następnych pokoleń. Kolejnym takim chyba ostatnim aspektem edukacja w szkołach. Na historii albo coś na wzór informatyki, nie wiem, że na przykład mówimy o historii, jest, nie wiem, historia, nie wiem, lat 90. albo lat 80. i wrzucić jakiś dział na przykład. Bo ja na przykład nie wiem, jakie teraz są w książkach, na przykład w tych nie do szkół podstawowych, to do gimnazjalnej. Na pewno jest jakiś tam dział, nie wiem, rozmawiamy o filmach, albo na przykład... Szczerze, nie ma. Nie ma tego. No to drogi, właśnie trzeba to zmienić. Są cały czas. Trzeba to zmienić. Motyw nauczania historii w szkołach jest taki sam, jaki był 30-20 lat temu i to się nie zmieniło, naprawdę. Tak, chyba, że znajdziesz takich nauczycieli, którzy powiedzą, że no mają zajęcia pozalekcyjne i mogą takie zajęcia zrobić, ale pod warunkiem, że ktoś im za to zapłaci. Okej, ale no to byłby taki
pomysł, pomysły, na które mi one mi wleciały do głowy dosłownie dzień przed nagrywaniem tego odcinka. No to bardzo... To bardzo ambitne. Bardzo ambitne, ale też bardzo utopijne, no. Wiem, słuchajcie, powiem to tak. Czy cyfrowe nośniki są idealne? Nie, nie są idealne. Tak jak mówiłem, one mogą po prostu zniknąć w każdej chwili. Czy nośniki fizyczne są też idealne? Również nie. Bo one, tak jak mówię, one fizyczne do 50 lat są w stanie. Na przykład teraz to podobno teraz... pracuje, już gdzieś ogłoszono, że pracują teraz nad tą nową wersją, tak, no właśnie, która jest w stanie. Właśnie to, chyba... że te materiały się zużywają, to jest raz, dwa, że tak jak mówiłem wcześniej, nie wszystkie albumy są obecne w ogóle gdziekolwiek. Są może w czyjejś tam prywatnej kolekcji, ale no nie znajdziesz ich. Ile płyt winylowych na przykład zniknęło, ochot zespoła, który nawet nie będziemy już wiedzieć, tak? Dokładnie, dokładnie. Mnóstwo tej muzyki po prostu nie ma już dosłownie nigdzie, ani fizycznie, ani cyfrowo. Jest taka strona, ją też podlinkowałem w tym tekście, która wylicza, jakich albumów nie ma na Spotify, mhm. I tych albumów... O, widziałem tą stronę. Jak przeliczyłem, to i 65 tysięcy. Znikło. Poczekaj, dobrze liczę? 100, 600 stron. Tak, no, dobrze liczę? Dobrze liczę. 60 no tak. tysięcy. Tak, nie, że 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy albumów nie ma na Spotify, więc postanowiłem prześledzić przynajmniej część z nich i sporo z nich, no, już nigdzie nie ma. Dosłownie, sporo z nich po prostu wyparowało. No, no dobra, tej muzyki już po prostu nie ma. No nie ma, no. Jedynie co możemy teraz zrobić, to już teraz pomyśleć o tym, jak zająć się prezerwacją dóbr kulturalnych, nie tylko muzyki, nie tylko gier, mhm. ale również filmów, książek i tak dalej, no bo to znowu, to wszystko pójdzie w końcu na przemiał. I za... Będzie wszystko nie remasterowane, tylko tworzone na nowo. Za 10, za 20 lat przeczytamy kolejny podobny raport, że kolejne tytuły po prostu zniknęły, już ich nigdzie nie będzie. No jest to dosyć smutna perspektywa. Ja ale powiem ci, ja bym chciał, jeżeli nasz ten podcast wytrzyma 10 lat, to ja bym chciał za 10 lat wrócić do tego tematu i żebyśmy porozmawiali, w jakim miejscu jesteśmy teraz. W takim miejscu, że cała Ziemia będzie płonąć. Z tego memu. It's fine. It's fine. No, a jakie są twoje, nie wiem, myślałeś, zastanawiałeś tak się? Tak jak mówię, to jest... To jest kwestia, no mówię, miałeś okej pomysły, ale mówię, to są takie bardzo... Utopijne. Bardzo utopijne. To są bardzo utopijne. Ja się nad tym zastanawiałem i przyznam, to jest pierwszy taki odcinek od dawna, kiedy nie mam pomysłu. Depresja ciebie chwyciła. Tak, no bo wiesz, no ale... masz 13% gier zostało, teraz sobie jest, ale nadal są gdzieś... Wiem, a jest prawie 3/4 jest w ogóle nie jest... Zniknęło. Znaczy, nie ma. Nawet nie tyle, co zniknęło, ale nie ma ich prezerwowanych. Nie ma prezerwowanych. Z muzyką? Gdybyśmy zrobili takie badania, gdyby, nie wiem, jakaś fundacja, jakaś organizacja, która się zajmuje muzyką czy kulturą w ogóle, to też myślę, że mieliby takie liczby, no nie? Mówię, jesteśmy konsumentami. Świat jest tworzony dla konsumenta przez konsumenta. Mm. Ta nowa muzyka będzie powstawać, okej, okay, ale stara gdzieś tam przeminie. Po prostu. Żyjemy w takich czasach, kiedy doświadczamy kultury, która jest tu i teraz, a nie ta, która była tam 40 lat temu. No trochę nie patrzymy wstecz. Trochę mnie to niepokoi. To jest taka rzecz, która mnie denerwuje od lat, że jak mówimy bardzo dużo o historii, to bardzo dużo uczymy się dat albo jakichś nazwisk, mhm. ale na przykład nie uczymy się jej w ogóle, no nie? Mhm. Nie wyciągamy żadnych wniosków. I to jest... wniosków. Takie zataczamy trochę koło. To jest takie zataczanie koła. I popełnianie tych samych błędów. No i myślę, że dalej będziemy popełniać. No nie? No. Ale wiesz co, ja ci powiem, że ja na przykład, ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś już taka dygresja na sam koniec odcinka, bo powoli nam się kończy czas. Jo. Czy już się nawet praktycznie kończy, to ja pamiętam, jak rozmawiałem z tobą, Paweł, ty retro konsole zbierasz, bo ty pamiętam mini SNES-a masz, tak? No, mam nawet oryginalnego SNES-a. Nawet oryginalnego SNES-a. I że tam już kilka gier i tak ja tak mówię, Paweł, że kiedy ty będziesz miał na to w ogóle czas grać. I ja tak powiedziałem Pawłowi wtedy i powiem wam szczerze, odkąd od tamtego roku mam analog Pocketa, to sam zacząłem po prostu zbierać kolekcje tych gier, na których ja się trochę wychowywałem, albo na przykład które
nie, w które nie grałem, albo na przykład bym chciał zagrać. Właśnie teraz właśnie na tym Analog Pocket to jak nie z Game Boya, nie z Game Boya Colora, to z Game Boya Advance'a ogrywam tytuł między tymi dużymi produkcjami na Switcha. Jak to też brzmi, duże gry na Switcha. No, ale to też mi pozwala, na przykład wiesz co zacząłem robić? Zacząłem grać stare, bo w Japonii wyszła taka seria Famicom Mini Series. O Jezus, tak, dobra. I sobie zacząłem zbierać, słuchaj, Balloon Fight, tam mam. Jak ja to odpaliłem, banan na twarzy, po prostu dzieciństwo od razu na z Pegasusa. Ta gra jest tak wybitna, prosta jest, wiadomo, tam muzyki praktycznie nie ma, tam głównie w ogóle w tych wszystkich grach zawsze sound design spełnia bardzo ważną rolę. Ale to ma taką właśnie wartość historyczną. Tak, ja dlatego znałem, że też właśnie ze względu na tą wartość historyczną nie zbiorę całą kolekcję, ale większość tych takich najważniejszych tytułów, no to wiadomo, Super Mario, właśnie ten Balloon Fight, Ice Climber, tak? Dobrze mówię? Ice Climber. No. Climbers. Climbers. Bo ich było dwójka. Tak, ale tej wersji tam, to musiała być dwóch graczy. Tam, no wiadomo, Ghosts and Goblins, takie po prostu klasyki, Exabyte Bike, no i mógłbym tam nieskończoność wymienić. I to są tak świetnie dalej grywalne gry. No więc właśnie, i fajnie by było te takie rzeczy zachować. No, i dlatego ja właśnie też fajnie, zacząłem... Fajnie by było, gdybyśmy już teraz zaczęli się zastanawiać, co robić, żeby zachować sobie te tytuły. Ja myślę, że prawda jest taka, że to jest misja trochę. Troszkę misja. I jeżeli nie ma, no, znaczy... Dla nas też jakby mówienie o muzyce do gier, organizowanie koncertów, tłoczenie płyt winylowych też jest jakby misja naszej fundacji. Tak więc może, nie wiem, jak też troszeczkę się nasza sytuacja mocniej ustabilizuje, bo ten rok to jest dla nas bardzo wyjątkowy. No wydaliśmy Baldur's Gate 3, tak więc będzie, jeżeli jeszcze nie macie swojego przedpremierowego zamówienia, to szukajcie powodzenia. Nas na Game Music Records. Nie, na Game Music Records jeszcze mamy? Standardową tak, ale mam takie wrażenie, że jak ten odcinek wyjdzie, to już go nie będzie. No nie, limitowana jest czasowo do 6 maja. Już po 6 maja nie będzie można kupić. Tak więc niestety tylko u skalpera. Także mała autopromocja, ale tak. No, faktycznie znaczy, fajnie. Może my się kiedyś tym zajmiemy. Właśnie, ten, właśnie to fajnie też chciałem było. To powiedzieć, no. Że gdyby się dało, no nie? Gdybyśmy mieli taką okazję. Gdyby były inne rządy też jeszcze takie bardziej otwarte, które patrzą wszerz, a nie w dół. A nie w dół. Co trochę dziwnie brzmi. Pawle, coś jeszcze ewentualnie odnośnie tego tematu? Nie, jedynie co tylko mogę powiedzieć to, żebyście... I słuchali, i grali w to, dzielili się. Dzisiaj i teraz dzielcie macie. Się, dzielcie się dzielcie muzyką, się, tak. Dzielcie się grami, mówcie o nich, tak, żeby... Bo to po prostu, nawet jeśli nie w takiej fizycznej formie, to nawet takiej ustnej, jak tak. Będziecie mówić o jakiejś grze, która wam się spodobała, czy o muzyce, którą przesłuchaliście, no to jest dużo. I jest jakaś tam szansa, że nawet ta muzyka, jeśli wam zatrzyma się w waszej pamięci, to może będziecie mieli okazję ją jakoś odtworzyć przyszłym pokoleniom. Tak. Pamiętasz książkę Fahrenheit? Tak. Tam były takie... Ojej, ani nie mów. Palenie książek. Palenie książek, ale tam był pod koniec, tak, że wszyscy uczyli się na pamięć książek i przekazywali ich dalej. Może nas to samo czeka? Oby nie. Pawle, który to był odcinek? Słuchajcie, to był 84. Tak, 84. 84 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony, czyli z lewej strony, kłania się jak zawsze wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za oglądanie nas, że gdzieś tam jesteście w stanie w ciągu tygodnia wygospodarować tą godzinkę. I też dziękujemy za wszystkie komentarze, subskrypcje i podawanie dalej. No i słuchajcie gier. Słuchajcie gier. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.